Hej, witam was serdecznie z tej strony Przemko z kanału Team Game. Zapraszam was na kolejny odcinek farminga 17 na Gorzkowej. Jak widać, tutaj mamy 3 tony, ponad 3 tony żarcia dla świń, czyli nas to troszeczkę uratuje. Gnojówki tu jest 12 tysięcy litrów i mamy 12,5 tysiąca litrów mleka. Jedziemy sprzedać to mleko. Jedziemy, zatankujemy i przyjedziemy sobie przyczepą jakąś, żeby załadować sobie żarcie dla świń. Zmieszczę się? Zmieściłem się, dobra. Dobra, mleko się leje. W dziwnym miejscu, no co prawda, ale się leje. Sobie wyjdę. Przejdę sobie tutaj. Op. No, wskakuj. Właśnie tak. I sobie zrobimy taką foteczkę na miniaturkę. I jedziemy to sprzedać. Pojedziemy na skróty do mleczarni. Przyszedłem do wniosku, że tamten odcinek jednak zrobię krótszy. Chciałem zrobić jeden, zrobię dwa, bo był wyszedł naprawdę za długi. A tak będą dwa odcinki, takie w miarę wyjdą do obejrzenia, bo jak za długie to też niedobre. Jak widać, tutaj rośnie wszystko. Pole mix, wszystkiego po trochu. Przydałaby mi się jakaś mała dwukółka, kurna, żeby sobie wozić takie mniejsze rzeczy. Albo tamta przyczepa, co stoi tam przy owcach. Bo ja jako tako dwukółki żadnej takiej nie mam, cholera. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Włączę chudy, żebym widział. No i pieniądze lecą. Może niewielkie, ale zawsze to są pieniądze. Nie wiem, czy tysiące mam ponad 30, więc różnica jest. Zobaczymy zaraz, ile dostaniemy hajsu za te 12 tysięcy litrów. No to tak średnio wam powiem. Tylko z tym, że podejrzewam, że to sobie by się lepiej opłacało, jakbym ją tak sprzedał. Ale tutaj mam gnojówkę, mam żarcie dla świń. To też daje swoje, to też się zaoszczędza. Podjadę jeszcze, wlejemy trochę wody. Że do pełna jej nie będę lał, bo później znowu będę kurde kombinował z tym wylewaniem.
Reagowanie jest dobijające. Ja myślę, że 3000-3500 starczy spokojnie. Jak gdzieś się dowierzę. Zobaczcie, jakie lagi. Kurza mnie to. Ale ja już nie umiem nie nagrywać, bo przez tyle lat się nagrywało, to masakra jest tak przestać i nie da się. Także beczkę postawię tam przy świniach na miejscu. Podepniemy przyczepę i pojedziemy. Chyba będę musiał to wielko wziąć czandarę. Kurna, nic takiego nie mam włączonego. Sorry was za te lagi, ale nie wiem co się dzieje. Szybko stoi w tą stronę. Burty zdjąć, właśnie taka wielka mi nie jest potrzebna. Tu jeszcze mam kurna do przywiezienia spod sklepu. Przystawkę do kukurydzy do kombajnu. Jak to wolno leci. Jeszcze się zdążę kawy napić. Jeszcze tona musi się usypać. Sporo tego na tej przyczepie, jak na 3 tony. Nie, będę musiał w ten sposób zrobić, bo inaczej nie wywinę z nią. Dobra, jedziemy. Bo te świniaki głodne.
No kurna, gdzie włazisz ty? Widzi rozpędzonego mnie, jeszcze się pakuje, no. Bo za ludź. Życie mu niemiłe. Chyba ten słonecznik rośnie. No nie mój. Zobaczcie, sprzątałem im tamtym odcinku, już jest pełno napalone. I kurna, i to będzie mi przeszkadzać, no ja to muszę pozbierać. Taka mała kupeczka leży, a przejechać się nie da. No kurna. No co jest? Kurna, za daleko chyba stoję. Podjedziemy bliżej. Nie no, muszę kupić jakąś małą przyczepkę. Kółkę, coś w tym stylu. Teraz powinno być dobrze. No jest dobrze. A jak to wygląda tu? Średnio to wygląda. Trzeba będzie kupić żarcia i przywieźć. Kurwa, kręcę zaraz nie kłamał. Zobaczcie, no. Weź się tu mnie w kurwczarek. Nie pasy. Tylko burty. Dobra.
Dobra, muszę wyryknąć na podwórko znowu. Ładnie koniki biegają. Widły są, można jechać. Skoro mam te widły, po prostu nie kupowałem do palet specjalnych, bo po co? Kurna, zobaczcie. Ale się teraz kurwiłem. Burta się sama wzięła i zamknęła. Dobra, już wysypię to wszystko i tyle, no bo co zrobię innego. Nie weź się tu nie zdenerwuj, no. Masakra.
Mówię, zwalę sobie paletki elegancko. A tulipa. Czyli muszę kupić sobie po prostu drukółkę, no inaczej się nie da. No, tyle może być już, nie będę kombinował. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Się widzimy w kolejnym. Do zobaczenia, cześć.